Joanna Mucha, posłanka na Sejm RP, działaczka Polska 2050 Szymona Hołowni, od 10 czerwca 2022 roku ma swoje biuro terenowe w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Sienkiewicza 55. Bliżej ludzi, bliżej organizacji i bliżej samorządów. To główne założenia współpracy na świętokrzyskim gruncie. Będziemy współpracowali w taki sposób, żeby zaproponować obywatelom województwa świętokrzyskiego najlepszych kandydatów i żebyście Państwo mieli po prostu najlepszych radnych na każdym poziomie. Ale tu samorządowcy mają naprawdę największą rolę do odegrania, nie politycy, bo my jesteśmy w innym miejscu. Samorządowcy są najważniejsi w tym miejscu. Jak informuje Joanna Mucha, do drużyny Szymona Hołowni dołącza wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Piotr Dasios i radny Rady Miejskiej Kamil Stelmasik. Myślę, że nawet jeżeli samorząd się rozwija lokalnie w miastach, to bez takiego wsparcia od góry niestety nie będzie w przyszłości się mógł rozwijać, ponieważ no, jakby plany i jakby polityka realizowana przez obecnie rządzących idzie w kierunku ograniczania jakby możliwości realizacji różnych prac przez samorząd, ograniczeń finansowych i bez jakby zmiany polityki, takiej szczególnie w stosunku samorządu, ale nie mówimy tylko, mówimy o praworządności, edukacji, o innych dziedzinach życia, ekologii szczególnie. Nie będzie możliwy rozwój Polski i rozwój takich małych ojczyzn. Piotr Dasios to nie jedyny samorządowiec działający pod szyldem Polska 2050. W szeregach partii jest również przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie Piotr Beck, a także wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz. Polska 2050 Szymona Hołowni to nowy, świeży ruch na polskiej scenie politycznej i myślę, że będzie, jest świetną alternatywą dla wszystkich mieszkańców, nie tylko Ostrowca. Na otwarciu ostrowieckiego biura, co podkreślano, reprezentowano wszystkie szczeble. Od organizacji poprzez samorządy, parlament do europarlamentu. Cieszę się, że po pierwsze mamy to środowisko, które mnie przyjęło i któremu jestem za to wdzięczna. Po drugie, cieszę się, że to środowisko jest aktywne nie tylko właśnie w Warszawie i w Kielcach, ale również w Ostrowcu i bardzo wielu innych miejscach. I to jest najważniejsze, żeby właśnie w tych mniejszych miejscowościach być aktywnym, tak jak Państwo to robią. I dlatego wspaniale, że to biuro tutaj powstaje. I ja na miarę moich możliwości oczywiście bardzo chętnie z Państwem się będę spotykać i z innymi, bo tematów do omówienia jest bardzo dużo, a nerwem demokracji są właśnie takie wspólnoty, jak ta, którą tu w tej chwili widzimy. Wybór Ostrowca Świętokrzyskiego na terenowe biuro nie jest przypadkowy i jak zdradza nam posłanka, ma również aspekt osobisty. Na mieszkańców w wyznaczonych godzinach będzie czekała asystentka społeczna.